Cześć, siemano, tutaj Tanas i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Coś w podobie 50 twarzy Tanasa. Dzisiaj będziemy tutaj handlarzem na od biedaka do kozaka, bo chłopaki chcą zakupić sobie traktor. Tak więc w dzisiejszym odcinku przyjadą właśnie tutaj do mnie, do handlarza i zobaczymy oczywiście, czy uda im się coś tutaj kupić. Ja wiem już co, bo chłopaki chcą kupić, tak więc elegancko na pewno to jakiś wybór będą mieli, ale czy tutaj kupią to wszystko się tak naprawdę okaże, zapraszam do dalszego oglądania. Ja widzę, że chłopaki już podążają w moją stronę. Ja widzicie, głos zmieniony, czapka jest Jundira, wąs jest, tak więc tutaj jesteśmy zawodowym, normalnie sprzedającym, tak więc i no zaraz coś tutaj zobaczymy, już rękawy tutaj normalnie podwijam i czekam oczywiście na chłopaków, bo chłopaki sobie tutaj, jak widzicie, już do nas jadą. Tutaj na kartę też są wypisywane ceny, tak więc będziemy sobie tutaj ogarniali to wszystko. Mój Jezus, przyjechali, dobra, ja się już odciszam. Czekaj, czy nie sprzedany. Dobra. Dobry! Dobry! Panie, ja no nie mówiłem, tam? Że miałem TZ-a bierzym przecież wczoraj. A to panie, miał być pan wczoraj. No byli, no a co, on sprzedany już? Ta, no jak widać. Kurna, panie, no. A ten pies nie gryzie? Nie, co ty pan? Dobra. Oswojony. Możesz wysiąść. On się tylko bawić chyba chce. Ta, no, spokojnie. Pan żeś tu kiedyś pola miał w tym miejscu? Bo tu ze 3-4 lata temu jak byłem, to tu pola normalnie były. To niedawno powstało, wie pan? To widzę, że ładnie pan tu siedziałeś. Kurna, sobie i działam sobie. A za ile on panie poszedł? On poszedł wczoraj, muszę sobie przypomnieć panie, on chyba za 22 tysiące poszedł. O Jezus Maria. Panie, no pierdolę, no to co, kurde? Kurna, panie, aż podejrzane za 22 tysiące. Panie, panigła. Dobrze się chyba tu gości licytuje, a daleko to jedzie? No, tam z 200 km. O kurna, no to jo, taka. A panie, ty masz pan lawetę w razie W? Takie te na wypożyczania czy coś? Wozisz pan, czy się pan tym nie zajmujesz? Znajomy. Tam ma, a, to znajomy. No, spokojnie, dobra, no. Dobrze wiedzieć. Kurna, dziad. W razie W co? Ma problemy. No to nie jest igła, widać, że to nie jest igła. Stan, jeśli chodzi o tego właśnie. Mogę wam odpowiedź zobaczyć, chociaż zobaczyć, tak. Z jednej strony, wiesz, panie, myśleli, żeby, no na razie my się rozglądamy. Głównie chcieli MTZ, ale widzę, że pan tu trochę sprzętu może, to się zaraz rozejrzymy. Ale my to się ogólnie za tym, za MTZ-em, ale tą 80-tą się rozglądaliśmy, a to jest, nie wiem, to jest Belarus 80, nie wiem, czy to, ale podobno ogólnie. No my byśmy jedynie mostce przełożyli, nie, wtedy i to też by tam jakoś wiarę, bo chcieli im po taniości to se zrobić, ale to też widzę, że po taniości to też nie ma co się pchać. Ale on ma chyba kabinę trochę nowszą, mi się wydaje, niż tamten 82. No ten no, to jest taki składok chyba ogólnie, bo tu masko stara jest, ale tu już kabina faktycznie... Tylnik też ładnie gada. To weź pan go, Łotpol. Dobra, czekaj. Ładnie, czyściutki się. Ładnie chodzi? O, tak. O, kur... Dobra, na zimę to mu nie dawaj, tak. Już sprzedane to można. Ale turbina puszcza powietrze, Jezu, przepizdował go i zgasił. Sprzedane to można. No, można. Jak czemu nie? Nie, no dobra, fajny ciągnik. A panie, dobra, bo my tak gdzieś dookoło właśnie tych 80 koni coś właśnie sprzedali, nie? No a też wiesz pan, no nie przyjechali mi wydać za ciągnik, Bóg wie ile pieniędzy, nie? Tu widzę fajny, kurde, Jundirek jest. No trochę tu do wyboru jest, ale jak sprzednim, tutaj by sprzedniego stoją. No tutaj też drogie maszyny stoją. Nie, no my sprzednim to raczej by się ten widzę co, bez przedniego to pan ma tu Jundira i tego i czwórkę jeszcze, no jo? Tak, no czwórkę, no. Tak, a do tej czwórki mogę wsiąść sobie? Tak, można jak najbardziej, otwarte wszystko. Kurde, tu widzę, że czwórka, na spokojnie można sobie wejść, fajna, zobaczyć. Ta bez tam można odpalić, można nawet na spokojnie tam. Dawno nie siedziałem na tej czwórce, powiem ci, wolę fajny traktor, nie? No zostało, fajny, ale my chcemy zostało przeczników, ja z przodu tam. A jak ile trzeba pan mi położyć za taką czwórkę, a tą czwórkę z przednim i z truzym? Za tą bez napędu to około 30 tysięcy by pasowało tutaj wyłożyć, a ta tutaj obok to może za tam ze 42, no, mogę sobie pójść. No to już jest też cena, nie? Jak patrzyli no to takie MTZ-y to tak za 30 parę już kupi, ty, nie? To tak, no tutaj 30 byśmy chcieli gdzieś mniej więcej odłożyć. No fajna czwóreczka. Panie, ja sobie ją odpolę, jo? Tam, na spokojnie, no. No fajnie gado, kurde. No. Mówię, to no czwórki to jest też, wiesz, taki pewny sprzęt, nie? A lepiej, bo turbo ma. Proste. No, Perkingsa, my z noma trochę silniki Perkingsa, to też by człowiek sobie samym naprawił, nie? My 30 mama w gospodarstwie. Fajnie gada, fajnie. O, ta już konkretnie. Kurde, musi... no ta renóweczka, ale tu, o Jezus Maria, to już trochę przeżyło chyba, co? Mówię, fajna, bo ona i tu za was... Renówka do remontu, panie, jest, wie pan? A pan powiedz mi, pan tylko sprowadzasz i kiep dalej, czy one tu są jakieś tam... Nie no, tam coś tam poprawią, wie pan, jak to się kupuje, a, nie? No to ja, różnie no. Było.
O, tak, żeby klient był w miarę zadowolony. A ta renóweczka to ile tu oznaczenie, to 103 to tyle kuni? No tak, tak, 103 kunie. 103 kunie, no trochę jest, tak. Trochę tu już na pewno zdechło, minus, tu no, chyba nawet jest napisane 103 kunie plus minus. Bardzo możliwe, no. To chyba to oni akurat tak by wszystko, wychodziło, wszystko to? Jest możliwe, jeszcze tutaj na Warszawie nie wprowadzałem, to nie wiem. A ile za nią? No tutaj trochę trzeba zapłacić, bo 50 tysięcy panie za to gdzieś. No, to jest to parę kuni w razie. Ale to jest landarstwo wielkie. No nie, tak no nie, to taki, to, tak, tak po prostu się rozglądam, co tu, kurwa, ale widzę, że pontysz tu jakieś nabytki niezły sprowadzasz. No wszystko. Ale ty, panie, te Volvo mi się podoba, to jest fajny sprzęt. A za tego Volviaka to już pewnie powyżej 50, co? Ile tu trzeba dać? No 70 tysięcy, bo to 140 koni ma. O kurde, to nie wygląda, powiem panu, że nie. To ile to ten byk tutaj poprawy, te, co to je? Rakowica? No, gość miał ten, zachorował i sprzedał mi. To jest rakownica? Ja pierdolę, to rakownica. 117 koni to ma. Tak, 60 tysięcy. O, 117 koni. I pan co, jak ja patrzę na ten ciągnik? Można odpalić, jest... zobaczyć. O Jezu. Z pierwszego ładnie rzucił. Fajnie. O, ja pier... I pan co, jak idzie daleka? Co? O, nie wygląda? Turbina chyba, wąż do oto wydziurawy, bo to świszcze, aż weź to jeszcze raz podaj. On wygląda, nie? On wygląda jak ten, forsznitka. Daj mu jeszcze raz do końca. O, to długi burwie zaraz. Pierdziele, co to jak to leci? Ty, panie, to ile pan byś za takiego chciał? Ile trzeba położyć? To 60. Kurde, ty. Panie, kur. No, to jak, ładnie gada, nie powiem. Jak ja dobrze pamiętam, to ładnie. Jak ja dobrze pamiętam, to ten. One jeszcze z wersjami z tuzym chyba wychodziły. To by się tam dało ta, to zrobić możliwe, ładnie. No. No to tak to spory, no. Kabinka, dobry. A weź ten, czekaj, wsiądę, a jestem ciekawy, jak on skręca w ogóle. Bo mi się wydaje, że on ma... Odpalić, zobaczysz tam. On ma tak blisko koła, mi się wydaje, że on ma... Może mieć bardzo słaby profil skrętu. No, zobacz. O, to samo, co Forszaj. Weź tym się łam. No, nic pan nie poradzisz, no. Jest jak jest. Kurwa, jeszcze udajesz. O, pierdziele. Ale takim kopcikiem bym człowiek pojeździł kiedy, nie? O, ty, lura. Ale mi się podoba ten traktor, nie? No jest, ale to jest taki... Kurwa, zgaś go, bo cię wyciągnął to drogę, Jak to idzie? Wyłać, kurwa! Dobra, panie. Parczy. Jeszcze raz! Kurwa, wszystko odpalają. Bo co ty, ile ten szuterek ma? Szuter? Nie wiem, panie. Nie no, 95 kuni ma. Dobra, no tyle by oko przymknął. Klaufer. Ale dziwnie wygląda ten tył, taka skośna ta masta, ta kabina. No też fajnie pryczy. Ten tak czuć w nim taką... A nie, skrypie on jest jeszcze, on by musiał maszynę dostać. No. Żeby tak. Poszedł. Kurde. No, ja tak jakby też tam koło 60 tysięcy on kosztuje. Ile? 60 porę będzie tutaj kosztował. Ja pierdziele, panie. No, kurwa, ale zgadź pan, to do paliwa. To mogę pogadać tu, kurde. A drzwi przesuwane są, panie. No nie, no tu kurde, wszystko konkretne, części nie brakuje widać, nie? To nie, kurde, fajny ciągnik. No wiadomo, kabina dziwna, tak, człowiek nieprzyzwyczajony do takich, nie? A ile tam kuni potrzebowaliście? No tak, mówię 80 gdzieś, nie? Najlepiej 80, bo to najlepiej o takiego zatorka tutaj. No, panie, no zator to ja wiem, że jest zator, to igła. O, to cenowo pewnie 5 dych jak nie lepiej. NZ-u. No. To jest to, że my panie nie patrzyli na to, bo no nie stać na ten moment, że tak razem nie. 50 tysięcy będzie kosztowało na pewno. O. Na Zetura nas nie stać, bo Zetur to jest kurde... Kurwa. No cena taka, że nie pan. Droga. Ja pierdolę. Co? Korba wyszła, panie. Gdzie? Kurwa jest. Bokiem. No zaraz robisz se pan, za spokojnie. My go nie bierzemy na pewno. Ty, nie. A ty pan samochody też sprowadzasz na sprzedaż? No to taki pierwszy lepszy wziąłem, bo to była okazja, tego wziąłem. A może wymianka za takiego nie chciałbyś pan? Za co? Za tego, co my przyjechali, taką, za tą Skodę. Panie, to już niedługo będzie na żółtych tablicach jeździło. Można sobie wsiąść? Możesz to zobaczyć. Kurde, ty Bronek, pa, burty otwierane. Pasy są. Fura. Kurba, o, jaki fajny. U nas dobrze do jajek wożenia by było, nie? A ciekawe, czy to zboże, tu by trzeba było burty jakoś inaczej zrobić. Zboże to nie przewiezie. Panie, uważaj pan tym autem. Kurwa, kopci. No olej bierze chyba. No panie, to wie pani, to garażowane było, to stodołowane było. Biegnie wchodzą.
Powiem ci, że jakby gdzieś później dryftował w zimę albo bokiem by wszedł po dziurach, bo bałbym się, że ten akumulator to się odczepi, nie? A dlatego żuczka tutaj to tak z 8 tysięcy bym chciał. 8 tysięcy, no tak, tak byśmy tyle nie dali, piątkę byśmy wyłożyli, pewnie byśmy go wzięli, ale to nie dzisiaj, to nie dzisiaj. Bo tu jest na czym urywać. Ale panie, panu, nie? Ja nie wiem jak tu biegi kurwa działają, bo ja nie mogę biega włączyć. Mam za dużą kurtkę się założył i dlatego. Na postojowy mam cały czas i cholera. Ale trójki by my panie pojechali to już. Pan pokaże, ja panu ogarnę. Proszę. O, tutaj z parkingu się spuszcza, o i teraz pan sobie zobaczy. O, to jak? Co to jest jakaś blokada czy co? Nie. Kurde. To jest rodzicielska. Poczekaj, drzwi zamknę, bo urwiesz ty. Kurwa, przyjechali pociągi. Nawet hoka mu z tyłu. Ty, ale fajne to. Tak jest z tyłu, pasy tutaj można zaokładać bez problemu. No. Połóż też idzie czy nie? Zaraz sprawdzimy. Kurde, ciekawe jak to ze ładownością zboża by było. Zoba. Ja pierdzielę. Kipować, kipuje. To jest fajna rzecz, wiesz, zawieźć CT. To nie jest, nie na tylko pole. Do tyłu, panie. Wszystko fajne, fajna sprawa. Nadburtkę co można otworzyć z boku. Wim właśnie, patrzyłem, już wszystko działa. Zajebisty sprzęt, panie. Kipnąć można tutaj, na lewą stronę. O ja dobra. Pierdzielę. Nie, no dobra, no to taka też ty na... Faktycznie, no. Warta świeci, tak można wszystko powiedzieć, jest. Wszystko. Ładna, kurde, fajna panie. Maszynka. Nie no. Mówię, nie, wiesz pan, no, nie, nie przejechali po samochód, nie? Jak bardziej się kurde, rozumiem. Ja pierdzicze. Ja tego Volvo mnie jeszcze nie odpololi. Ten Volvo fajny, ale gdzie? To 140 kuli. Ja pier... A nie, jest byk, jest, naprawdę. No nie, no, ale ty jest. Nie jest a tutaj ładowność na ten samochód to 4 tony by może weszło. Myślisz? O. O, no to kurde, czyli, spoko. No tak, 3200 zdaje mi się, że ty. O, no to nieźle. No to Volvo no, piękne. Jak piękne. Biegł, fajnie chodzi. Znaczy się odgrywa, to chyba, panie patrząc na całym tym tutaj zamieszaniu, to chyba najlepszy ciągnik chyba, ten pański Volvo. No ale tutaj... Najmocniejszy? Rakowiec też jest spoko, to... przecież. O, to rakowicie to też jest spoko, w porządku. No, fajnie, co, fajnie maszyn. Odkupiłem od gościa, bo zachorował tutaj i musiałem. Ale kurde, ten... Mówię, no, na jego cześć nazwaliśmy traktor właśnie. Co to w ogóle jest? To jest raz jeszcze na jego cześć traktor nazwaliśmy. Kogo cześć? No tego gościa poprzedniego. Zmarł na raka zmarł, dobra. Boże, z tym mój herbaty zaparzę. Panie, co to za wynalazek jest? Ja pierwszy widzę takie. Nie wiem, co to jest. ITM chyba jakiś, panie. Tak pisze, 558. A co to, jakie to płynie w ogóle ma? O, gada, fajnie. To w ogóle 58. 58 koni. 58, to jest kurde jak... ile ma nasz Ferdek? No nie ma tyle chyba. No nie ma tyle. No, ale nie, no to jest kolejny ciągnik taki, wiesz. No tutaj 25 tysięcy kosztuje akurat. Ile? 25? Tak, no. To jest tyle, co my położyli za Ferdka, ty. Tutaj ładnie. Prawie 60 kuli, tak? Mogę ja się tu po placu karnąć? Tym. Traktorem? Tak, można, jak najbardziej. Zobaczyć, jak to w ogóle chodzi. Zaczepy są w komplecie, tak więc. No, panie, tak pierwszy raz taki traktor widzę. O, tutaj różne wynalazki. Wyglądać fajnie, nie? Kurwa, fajna kabinka przestrunna. Ja pierdzielę, panie, skąd masz taką przyczepę zajebistą? Ukrotny ma skąd pan, żeś myślał. Ja, nie no, przeprowadziłem. Bolek, widziałeś przyczepę jaka tu jest? Zaraz zobaczę, czekaj. Jeszcze tutaj nie wycenaliśmy. Biegów. Trzy biegi tu są. Ja pierdzielę, jaka zajebista nieda- bo te maszyny panie. Tutaj niedawno aha, przyjechały. Tak. Licha, wyceny ich nie mamy. Dobre. Ale tak to wszystko jest tutaj, oświetlenie, te koło zapasowe. Taki działa. Kurde przymuluny, on widać długo już cofnij pan pod przyczepę. Cofnij pod przyczepę, zobaczymy. Długo już pan mąż go? On wczoraj przyjechał. Co, ten traktor? No tak. Jem te? No już tydzień stoi. Chyba trochę stoi ogólnie, bo widać, że dawno roboty nie czuł. O kurwa jedź, bo przyczepę podniosło. A mu co chodzą? Boże, pan... Kurwa, panie! Bo cię burta przyczasznie, panie kochany. Jaka burta? No tutaj kolegę pana. A, nie pnięty to tam. Spróbuj czy kipuje, ale powinno kipować bez problemu. Kurde, fajno. A jaka to ładowność? Nie wiem, czy to będzie za 8 ton? Ja pierdzielę, zajebista. Toś tak mi się zdaje, że za 8 ton tu będzie. O, trochę dawno też nie kipowała, słychać siłowni. Zastojałeś się. Ale to już jest dwudłokowo na dwóch siłowniczkach, kurna dziot. To już jest fajna przyczepa, jakby burty dołożył do tego. 8 ton tutaj chodzi, no już są takie nastawki małe, ale to wiadomo zmienić co na lepsze, nie?
kurwa. Jakieś metalowe czy coś. Fajne. Ja pierdzielę. A tu jeszcze pan mąż, pan perełki. Ja piernicza. A, sum jakieś perełeczki. Za taką prasę? No nie wiem, jeszcze tu nie robiłem za to, panie, wiesz? Aha. Nie mam pojęcia, jeszcze tutaj nie robiłem. Ole, kurde, Bronek, prasa fajna, nie? Bo to niedawno nas przyszło, tak to, że u nas to sprawdzę, dopiero będę wiedział. Sum tyś klasowską, ale już trochę nowszą. On ma tego Rolanda 250 chyba, jak dobrze pamiętam. A, to jest większa, no większa. Tak, większa, ale... Ty, a taką samą ma Gienek, słuchaj, ja z Gienkiem ostatnio rozmawiałem, a to jeszcze nie gadałem, to się po drodze z powrotem, jak będzie miałeś, to powiem. Ale ma taką samą klasę, klasa właśnie też Rolanda. Bo my na razie, panie, wszystko kostki, nie chcę ma właśnie tego MTZ-a trochę, chcę ma, wie pan, i później na młodej, no tam... No, taką prasę do MTZ-ka pasowałaby, nie powiem, że nie. O, fajna prasa. Gdzieś fajno, patrzyli, naprawdę. Pewnie bardziej będzie musieli, radę. Bo jak będzie im te dotacje, to musimy nowy sprzęt kupić, nie? To myśleliśmy, że najtaniej to SIP-a nas wyjdzie, nie? I ciekawe, no, czy się, ale kurde, później tak zależy. A to jest zminokomorówka? Nie, to jest. No, nie, stało, nie, to stało. Kurna, fajnie, no i tu widzę, że i gruberki, wszystko fajnie, bo blisko do pana mama, w razie W. A u nas środka tego się przydało, bo mama podobną do takiego lejka. Kurwa. Kurwa. Ty, no bo co zabił? Panie, u nas wszystkie tak te MTZ-y chodzą, te Belarusy? Nie no, ten chyba ma dziurawy tu, mówi pan tutaj. Bo albo w kolektorze ma dziurę gdzieś. Po MTZ-ach nie jeździ, tylko na tych filmikach, że my patrzyli, ale one tak nie chodziły. A, tutaj przepuszczą i dlatego. Idź pan w ciur. Ty, panie, a co to pan żeś za puch tu masz? O? Co to za wynalazek jest, proszę ja pana? A to do rozgarniania, panie, tu jest, takie ładne zrobione. Ja to kiedyś, żebym na tym, na YouTubie widział. Jak gościu miał, no ale no. Kurde, nawet tu był konkretny ciągnik, no. Też chodził. Jak bo ja myślałem, że... Pecyny, że... jak ma, tak, tak, linę no, taką, no. To on tym jeździł, ja pierdzielę. To, że jaki teren już, nie? Ja myślałem, że to jest do obsypywania pryzmy. Do Belarusa idealnie, panie. Nie, to jest, chłopie, żeby ci, wiesz, zamiast kulczatki, ani nic, żeby później agregatem nie... Ale ja widziałem to, kurde, nie kryje jakoś mega ładnie, zależy jak się jedzie. Direkt też ładnie chodzi. To tak w miarę... O kurde, ale śliczna praca. Fajnie chodzi. Ciekawe, jakbym mu przód założył. Przedniego mu brakuje tylko właśnie. No jakbym, bo on tak dziwnie, no, on tu kurna ciekawe, on tu kiedyś nie miał. On tu dziwnie jest zrobiony, on do przodu taki pochylony jest. Mogło być. Fajny. No kurde, no, nie wiem, Bronek, coś tu widzisz, co tu by nam... No, powiem panu szczerze tak, no tutaj te ciągniki to no nie na nasze pieniądze, tak? Te tutaj. Rozumiem. No jedynie jest... nadaje się najbardziej Zetur, bo on widać, że do remontu nie jest. No chyba, że to co z tą korbą, no to jedynie tak, ale on z zewnątrz, no to najlepiej się trzyma z tych wszystkich ciągników. No ale nie no cena, tak? Urcusiki ty się ładnie trzymają, panie, bo przesady tutaj. No jest, no nie, no to od prędkości im harwa poschodziła. Ale tutaj mówię, panie, to wszystko zależy od pieniędzy. My przede wszystkim jechaliśmy z zamiarem rozejrzenia do 30 tysięcy, panie, do 30 tysięcy, co byś pan miał? Panie, jechaliśmy z zamiarem rozejrzenia się za 25 Belarusem. Tutaj stoi przyczepą jeden traktor taki. No to ten tylko. O, no i czwórka bez napędu, no to i nie. I Belarus. No Belarus coś było, ale no. No ale dobra, proszę, a pan często coś sprowadza, czy tak na spokojnie tam? No, zależy jak się trafi, pan, bo to z zagranicy wszystko zwozimy zazwyczaj. No, panie, ja pan dostawię tego, numer swój. Znaczy pan masz Bolka numer, ale zapisz pan w razie czego na kartce, żeby pan sobie zapisał, to jak weź jak Ruska. No, tak, jakbyś pan w ciągu tam, pan, nie wiem, najbliższego czasu, najbliższych dni gdzieś jechał 700. I byś pan miał no ofertę, tyle, nie? Dobra. A dobra, fajno? Dzięki, to wtedy ja będę dzwonił. Ja będę dzwonił, jak coś. Dobra, Jakbyś pan akurat teraz gdzieś jechał pociągniki, byś pan gdzieś po drodze znalazł takie MTZ, a pan dzwoń. Zdjęcia dobra. Pan podeszli, to tam może będzie coś takiego, że pan byś nam to dobra, tam nie wiesz, problemu. Przywiózł, nie? Może bo nie możemy teraz będziemy się rozglądać. My dopiero pierwszy raz dzisiaj wyjechali szukać ciągnika i do pana podjechali. Dobra, tak, nie ma problemu. Dobra, to jak coś to w kontakcie, no na razie. Jesteś w kontakcie. No, dzięki. Jedziemy, bro. No, trzymaj się, na razie. Kurwa, jadź szybko. Ja pierdolę. Ale trup, nie? Daj spokój. Dobra. Mówię, że pierwsza część odcinka się podoba, bo jeszcze będzie tak naprawdę druga część, w której Bronek przyjedzie do rolnika. Powiedzieć po prostu traktor. Tam więc serdecznie zapraszam na kolejną część tego odcinka. Wiadomo, będziemy troszeczkę inaczej wyglądali, ale na pewno jeszcze będziecie z tego odcinka zadowoleni. Tam więc jak się podoba, zostawiajcie łapki do góry, bo naprawdę coś fajnego tutaj się szykuje. Fajny odcinek. Dobra, witam was w kolejnej części tego odcinka, już opak tutaj jadę do gospodarza, czyli do mnie. Witam serdecznie, bardzo gorąco, mam nadzieję, że będzie to wszystko w porządku.
zaraz tutaj będzie się coś działo. I oczywiście jak się podoba taki odcinek, to możecie zostawić łapkę w górę, bo jeszcze jeden taki odcinek się pojawi, coś podobie do tego, ale też będę tutaj chłopakom na odbiedaka troszkę pomagał, to więc mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodoba. Jak tak, to oczywiście zostawcie łapkę do góry. My czekamy na chłopaków, aż przyjadą zaraz coś tutaj, jakąś akcję ogarniemy i gra gitara. Ktoś nie może do psa otworzyć, byśmy coś tutaj odwalili, a tak to nie, dobra. Już jadą chłopaki, tak więc elegancko, siema. Przepraszam mi się, kurwa, lało bez śniadania jestem dzisiaj. Mordo, mów następnym razem, jakbyś chciał wyjść. Musiałem wyskoczyć. Dobrze, nie miałem, pełne usta miałem. Dobrze, dobrze, Andrzej, że Andrzej łowi ja na tapicerkę czerwoną, nie narzekałeś, bo by dopiero wtedy było, nie? Ja ci dobra, czekaj, tu w prawo chyba. Jo, tu kurde ci powiem, takie fajne tereny dosyć, nie? No dobrze, nam lusterko się nie urwało. O, ty sorga, ktoś nasiął. Chyba to jest chyba ginka jego, bo ty pole prawdopodobnie... No nie, on mówi, że żniwa, on te, a nie, on nie, on łubin koszą. O, jest, dobra. Rzuci, dawaj na bokiem. Opierdziele ty, jak my chyba z 10 lat temu tu byli, to jeszcze takiego New Hollanda tutaj nie było. O, pa, stoi sprzęt na środku. A Gienek co on robi? Nie widzę Gienka na razie. Pierdolony pizon. Gienek! Kurwa, to jest! Siema! O, kurde. Siemano! Cześć, genio! Geniu! Siema! Co taki zdenerwowany jesteś? A, bo to mu się popsuł. Co się popsuło? No, bizon się popsuł. Ja pierdolę. Łożysko pierdolnęło. O Jezus, najgorzej, geniu. A ty w trakcie żniw chyba, co? No. Przez telefon gadali, to mówiłeś, poje, że... Poje, obkoszy nie mam. Ja pierdolę. Dawka paliwa, po czym będzie chodziło. Tak, na pewno, ma łożysko chyba. Bizona masz i to masz naprawdę zajebistego bizona, nie? Taki nam. Wiadomo. Ja teraz tak na niego patrzę, bo ja mam wrażenie, że on jest dwa razy większy niż nasza wistula. No, może być. Nie? Tak może gabarytowo. Być. Ja nie wiem, ale kurde. Ci powiem, Geniu, kurde, byłem tu u ciebie chyba z 10 lat temu ostatni raz. No, mogło potem tak my się widzieli na dożynkach w Bartoszewicach. Kurde, kupę lat minęło. To, po ile gaz złota? Gaz? Nie wiem. Jak kopniesz butlę, jak kopniesz butlę, to darmo. Zona się zajmuje. A ty co tak długo się buduje? Nie wiem, gdzie jest. Dobra, ale Gienada, to masz piękny, go ci powiem. Geniu, słuchaj, my tu wiesz po co przyjechali. I no przyjechali obejrzeć twój sprzęt. No i powiem ci, to jest ciągnik, którego my szukamy, nie? Ten naprawdę. Tu? Naprawdę, no. A go nie sprzedajesz przecież. No kurwa, Grzyś, Geniu, przecież gadaliśmy przez telefon. Ja nie, no, do sprzedania. Masz to o eliksie wystawione tego nawet. Palip tutaj, o, kurde, maszyna. Chodzi. Ja pierdzielę. Nie, no naprawdę. Weź go za przyjostodołę. O kurde. No i to je MTZ, a nie... Słuchaj, Geniu, my byli mu handlarza wczoraj, nie? No. Nie ty znasz tego Żydka tam z Sokolego, znasz go, nie? A, tak, kojarzę, no. Ja pierdzielę, chłopie, co on miał? To przekręt jest. Słuchaj, nie, no wiem, no ale wiesz, jechali im zobaczyć. Miał niebieskiego MTZ-a, nie? Takiego jakiegoś tam też Belarusa. Jak go odpalił, nie? Stał na lawecie, jak go odpalił, to prawie z lawety spadł. Ja pierdolę, masakra. No masakra, nie no, twój to widać silnikowo zdrowy chyba, co? Dobra, ja pierdolę. Się rozjeżdżamy. Nic nie obrzygane. Stanie przed matką, to cię rozjadę wtedy. Ty, Geniu, słuchaj, no. Jak my by chcieli go obejrzeć, I sprawdzić go, powiedz mi, ty byś dał radę, może nie wiem, długa go byśmy zapierli, ja bym chociaż grać. Można, jak najbardziej. Wiesz, to by tak nawet dobrze wyglądało, nie? Co gdzie idziesz? Kurwa, weź, bo Grażyna jak wyleci... Graża na sługa nie wyjdzie? Pierdol. Nie. Ostatnio nie widziałem, a ostatnio my tańcowali na tych kozyłkach. Chorą córkę ma. A dobra, to nie, to idziemy wtedy. A syn czemu się tak długo buduje? Kurwa, będzie pewnie już nie trzyma to dobrze, co bo wyciężałeś nie go? Bo nie, a, przepraszam, dobra, Jezus Maria. Nie gadajmy na te tematy. Mordo, dobra. Do te czwórki podepnij go tu. Nie no, gdzie? Ale weź dobry, go tu, dobry. Dobra, czekaj, weź go, o, opuść, tu ja ci zapnij go z to dołu i zobaczymy, czy idzie tylko. Dobra! Czekaj! Dobra, teraz, no, o. Dobra, łodzie, no kurwa, o. No, co robisz, bo mi nogę przytrzaśnie zaraz. Dobrze jest. Jadź. Dobra, ty, wiesz co, ja tu się boję trochę odczepiać tę szczepę, bo ja widzę, że ona chyba czekaj, jest... ogarniemy. Pełna, nasypana. To czekaj, tam kółko utrzymał. O, ja chłopie, kółko mi prawie ręce urwało. Dobra, ty to potrafisz, to wiesz co, weź cofej ty od razu do tego pługa. Ale ładnie pod prawda maską, bo podfirałeś wszystko, patrzyłeś? Dara, kurwa, zobaczymy jak on w polu jeździ, myślę, że z 2-3 tysiące się uda ubrać. Maskę, zobacz pod maską, bo tam zalane wszystko. Jezus! Ole, kurwa, harpak. Ale ci powiem... Ej, masz maskę otwartą? Masz harpnięcie, nie? Nie, masz maskę nie otwartą? Dobrze, potem tu opuścić, by sprawdzić. Nie w górę, nie tutaj, nie, dobra. Poczekaj, maskę zamknę, bo tego dobra, oglądać się nie da. Poczekaj. Daj mi ja będę. Umisz?
Kurwa, zgas. Otwieraj się. O, tu 5000 mniej już. Co tu jest? On na rozgrzanym ledwo chodzi. Tak, jak odpalaj, zobaczymy wtedy. Możemy w geniu tu popatrzeć? Tak, najbardziej, można. O kurwa, coś nie chcę zagadać teraz. Kurwa, ty, co jest? Geniu. Nie umiesz jeździć, się dziwisz? Tak, coś się chyba stało z tym ciągnikiem twoim. Czemu? Opony trochę pozdzirane. Takżeś wypadł z kabiny, czy dziwisz, że nie chce zapalić? Dobra, chodzi. Nie no, kurde, praca silnika, picobello, nie? Naprawdę. Dobra. Dobra. Jest. Nigdzie nie obrzygano do oleju nic, nie? Dobra, jedź, bo czasu nie ma. Dobra, jadzim. Jeszcze bizona na sklepać jeszcze. Jedziemy, zobaczyć co to będzie. Dobra, pomału. Tam, gdzie masz te? Możesz po ramę nawet puścić. Ale tu z tyłu, nie? Z tyłu. Za gospodarstwem, dobra. Kurwa, klapy nie zamknęły. Tak, ci bramę otworzę. Nie no, kurde, Bolek, powiem ci, jest zajebisty ciągnik, nie? Fajnie. Dawaj, bo tutaj. Że kunie nie wybiegły. Nie mam kuni, co ty pierdzielisz? A. Ty tu od brzegu? A syn ma? Od brzegu, brzegu. No ty co, ty i tak będziesz totalizował później pewnie, co? A, dawaj no, możesz przejechać tutaj. Ten już nie ma kuni. Nie ma. Dobra, zobaczymy co to będzie. Poramę go. Podrzepa go roz od razu? Jo, pierdziele. O jest. Idzie co? O jest. Ale słabo chodzi, no. Jak słabo, to tam są, sam własną stoi, proszę odjeżdżać. Nie no, ginie, żartuję, przecież. Zajebizna. Nie no, kurde, powiem ci, jest luks maszyna, naprawdę. On go, nie słychać go. Mówię, że luks maszyna! Dobry! Ja pierdzielę. To jest jaka dziewczyna? Luks maszyna, mówię. Ja mówię, co to jest za dziewczyna, myślałem, że... Wyjmij tą watę z ucha, bo ci nie przewieje przez dzisiaj. Nie no, jest, kurde. Wszystko w porządku jest. Dobra, geniu, słuchaj. Dobra, czekaj, weź, ja wsiadaj i zjedź na gospodarstwo, będziemy gadać co do ceny. Dobra. Ty. No. No kurde, nie ma się do czego przyczepić, nie wiem, ja tu... Na tą lawetę, żeby urwać tu chociaż. No. Kurde, bo to ładny, no ładny ciągnik, widać, że zadbany, dbał o niego. Jest, czyli... Ale mu wdaje tak, że za to 2000 trzeba urwać. Pa, teraz. Yeah. O kurwa, czarno mam się dosadzić. Ty, to 2000 ci opóźnę wtedy, niech będzie. Dobra, dziękuję ci, geniu. To wtedy co, umawiamy się na 33, tak? Jo. Tak, Bolek, zgadzamy się, 33? Tak, Graża, zobacz co ten debil odjebał. O. Graża, chodź. O, już jest dobrze. Ja to ci te 2000 opuszczę. Dobra, geniu, ty jesteś chyba dzisiaj pod wpływem alkoholu, mi się wydaje. Nie. Geniu, 32. Ja taki śmieszek jestem trochę. Ile? Geniu, jeszcze na tą lawetę te 5. Ile? Jeszcze te 5 stówek na tą lawetkę, urwi. 32,5, może być? Geniu. No dobra, no. Dobra? No ale pasuje. Wtedy sztamę przybij rękę, kurwa, o. Żeby ty, to słuchaj. Umówmy się tak. No. Możemy zrobić tak, że ja ci dzisiaj zadatek 5000 przeleję. A resztę przy odbiorze. Ciągnika. Dobra, pasuje. Dobra? Żeby no, to było dogadane. Może być, no. Dobra, geniu. No to wtedy wszystko. Chodź, tę umowę spiszymy. Jo, umowę spiszymy. Jo. Czekaj, ja ci od razu, wiesz co, od razu tutaj no to księgowej, żeby 5000 ci przelała. A, możesz iść. Dobra. O. I idziemy spisywać umowę, widzowie, a z wami się żegnamy. No ty i widzimy się. Zgadza, szkoda paliwa. Dalej, widzimy, później na lawetę nie wiedzim. Prawdopodobnie widzimy się w kolejnym odcinku, myślę, że no i czym prędzej musimy jeszcze z Żydkiem zagadać, żeby lawetę załatwił i wtedy będzie wszystko cacy. No piękny ciągnik. Możecie dać znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Zostawcie łapeczkę w górę. Dzięki wielkie za oglądanie. My lecimy oczywiście spisywać umowę tutaj z Gieniem, naszym przyjacielem serdecznym. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Na razie, cześć. Cześć. Cześć.